Dzień dobry Państwu, nazywam się Rafał Górski, jestem prezesem Instytutu Spraw Obywatelskich. Witam w audycji Czy masz świadomość, w ramach której rozmawiamy o sprawach ważnych dla obywateli. Wszystkich naszych podcastów można słuchać na portalu www.instytutsprawobywatelskich.pl. Słuchaj, myśl, działaj! Dzień dobry. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Michał Lubina, ekspert do spraw międzynarodowych. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. Mamy koniec roku, ostatni wtorek 2020. Jakbyś podsumował ten rok, jeśli chodzi o sytuację Azji? No, 2020 rok to jest bez wątpienia rok covidowy, który to covid oczywiście zaczął się prawdopodobnie w grudniu 2019 roku w Wuhanie, a być może wcześniej, być może gdzie indziej, nie wiemy tego. Na dzień dzisiejszy najbardziej prawdopodobny jest jednak ten grudzień 19 w Wuhanie. No i 2020 rok to rok, w którym epidemia lokalna stała się pandemią i to jest oczywiste dla wszystkich, tak? To ten rok, wszyscy chyba mają dosyć tego roku, już czekają na kolejny, więc to jest w pewnym sensie efekt Chin. Oczywiście trudno winić je za to, że mamy epidemię, to tak samo jakby było, jakby winić Europę za Hiszpankę, natomiast winić można ewidentnie Chiny za to, że zareagowały za późno i w efekcie epidemia stała się pandemią. To jest wyraźne, że gdyby nie to prześladowanie tych lekarzy, czy tych, którzy dawali znać na początku, że coś się dzieje, to być może mielibyśmy tak jak z SARS-em, który jednak był regionalnym problemem, a nie pandemią globalną. No, ale to jest jakby uroda chińskiego systemu. Z drugiej strony, patrząc z perspektywy końca 2020 roku, Chiny sobie poradziły z tą epidemią, czy z tą pandemią, czego się nie da powiedzieć o innych krajach, o wielu innych krajach, więc one per saldo wychodzą na tym wzmocnione. Więc powiedziałbym, że to jest, no, że oczywiście COVID i jego konsekwencje to najważniejszy element tego, co się działo w Azji w 2020 roku. Na kolejnych miejscach bym wymienił starcia czy konfrontację wznowioną, bo ona przez 70 lat trwa, indyjsko-chińską w Himalajach. To w czerwcu miało miejsce i to było wyraźne. Więc to jest istotne, bez wątpienia. W szerszym ujęciu też takie formowanie się w bólach, ale jednak tej koncepcji Indo-Pacyfiku i tej współpracy antychińskiej Australii, Indii, Japonii i Stanów. Kolejnym wątkiem to myślę, że jest to konfrontacja australijsko-chińska, czy chiński atak de facto dyplomatyczny i gospodarczy na sankcje, tak, na Australię. No i myślę, że ostatnim, to który jest kontrowersyjny, bo można go tutaj na wiele różnych sposobów traktować, no to jednak podpisywanie tego, co RCEP po polsku, czyli Regional Comprehensive Economic Partnership, czyli tego wielkiego porozumienia o wolnym handlu, który obejmuje prawie wszystkie kraje Azji Pacyfik, z wyjątkiem wszakże Indii i bez Stanów. Także ten, a z takich regionalnych rzeczy, które może nie są aż tak ważne dla, no, są, ale nie aż tak, tak? No to bym wymienił wybory w Birmie w 2020 w listopadzie. To był bardzo istotny element. Zmianę premiera w Japonii, odejście Shinzo Abe, to też istotne. Więc trochę tego jest, protesty w Bangkoku, protesty w Tajlandii, to też dość istotne rzeczy. No więc właśnie w takiej kolejności. Najpierw te pandemie indyjsko-chińskie, australijsko-chińskie i regionalne handle, a potem te regionalne rzeczy w poszczególnych państwach.
To z tych pięciu, które wymieniłeś, tych światowych, mających wpływ na światową sytuację, to która wydaje ci się najistotniejsza, jeśli chodzi o nasze państwo, o Polskę? No, myślę, że bez wątpienia pandemia, bo ona nas dotyka w stopniu ewidentnym, jakby codziennym, no, to zarówno, znaczy fakt, że to się rozprzestrzeniło, później polityka chińska, związana ta dyplomacja maseczkowa, która też nas dotknęła, już nie będę się tutaj wyżywał nad tymi zakupami wiosną, natomiast no, ewidentnie to bezpośrednio wpłynęło na nasz kraj, na to, że w jakiej jesteśmy sytuacji. No jest to, jakby nie spojrzeć, chyba największe wyzwanie dla nas od 1989 roku, więc to jest bezpośredni efekt tego, że ten wirus się wymknął spod kontroli epidemia się rozprzestrzeniła epidemia się stała pandemią. Także ewidentnie to, plus do tego dochodzi jeszcze jedna rzecz, której nie wspomniałem poprzednio wymieniając, bo ona już trwa dłużej, ale duża większa asertywność polityki chińskiej i trwająca oczywiście konfrontacja czy rywalizacja amerykańsko-chińska, której pandemia bynajmniej nie zahamowała, ale która jak najbardziej na nas wpływa. W tym sensie, że no jeżeli pytasz o Polskę, no to jeszcze kilka lat temu było takie złudzenie w Polsce, że jest opcja chińska, że możemy rozgrywać jakoś te Chiny, że wejście Chin do Polski może być jakąś opcją dla nas. Natomiast to już jest przeszłość, to nigdy nie była realna opcja, ale teraz to już jest ewidentnie mrzonka, dlatego że no, z dwóch powodów. No, po pierwsze, ten entuzjazm lata 15-16, on bazował na takim przekonaniu, że jak Chiny tu wejdą, to po pierwsze inwestycje wzmocnia to kapitałowo, a po drugie wzmocni to naszą pozycję w Unii. No ale tak się nie stało, bo Chiny za bardzo się nie palą do tego, żeby wejść do Polski. Nie są jakoś super zainteresowane tym krajem, bo my trochę nie pasujemy im do... jakby my jesteśmy trochę w tej światowej układance na podobnej pozycji, w sensie nie oczywiście tego, że one są mocarstwem, drugim państwem świata, natomiast w sensie takim, że Chiny potrzebują albo zaawansowanej technologii, którą mają w Europie Zachodniej, w Stanach i w innych państwach Zachodu, której my też nie mamy, albo potrzebują surowców naturalnych, której my też nie mamy. Więc w tym sensie są trochę do nas podobne, no więc raczej jesteśmy globalnie konkurentami niż sprzymierzeńcami. Oczywiście to nie zmienia faktu, że można współpracować w wielu kwestiach. No ale to spowodowało, że Chiny nie bardzo weszły do Polski po tym otwarciu takim wielkim dyplomatycznym 15-16. No i to z kolei spowodowało duże rozczarowanie u nas wśród naszych elit Chinami, no że to nie tak miało być. Tu mieli kupować te jabłka, tą wieprzowinę i co tam jeszcze. Tak naprawdę kupują tylko miedź i za bardzo się nie interesują innymi i nierównowaga handlowa się tylko zwiększa na rzecz Chin, tak? Że jakby jest jeszcze gorzej z naszej perspektywy niż było wcześniej, więc to oni na tym najwięcej zyskali, tak? Więc z tej perspektywy to ogromne rozczarowanie przyniosło, a potem przyszli Amerykanie mówiący z charakterystyczną dla nich subtelnością albo my, albo Chiny. No i w tym momencie był game over, nie? To jakby rozmowa się skończyła właśnie w okolicach 2019 roku, jeśli nie wcześniej. No i tak na dobrą sprawę to już zupełnie nas opcji pozbawiło, dlatego że no skoro gwarantem bezpieczeństwa Polski jest i całe szczęście, że jest, tak, są Stany Zjednoczone, no to skoro podstawowy gwarant bezpieczeństwa mówi, że albo, no to w tym momencie jakby rozmowa się kończy, tak, więc to jest istotne. Oczywiście można debatować, czemu tak jest i czemu mamy tak słabą pozycję wobec Stanów i tak dalej, można debatować, ale realnie tak jest, nie, i to
to jest rzeczywistość. No i w tym momencie jakby, to, i to jest efekt dla Polski ewidentnie następstwo globalnych procesów, no bo skoro globalnym procesem jest rywalizacja amerykańsko-chińska, no to potem kraje peryferyjne i zależne od Stanów, takie jak Polska, no później nie mają za bardzo ruchu, tak, no nie mają ruchu, no chyba żeby po prostu wszystko wyrzuciły, postawiły wszystko na Chiny, tak, no, samobójstwo zawsze można popełnić, jakby proszę bardzo, nie, tak, natomiast no realnie rzecz biorąc, to nie jest opcja, więc w tym momencie to jest bezpośredni wpływ sytuacji międzynarodowej na Polskę, że pozbawił nas tej opcji chińskiej, jakkolwiek ona by nie była korzystna, niekorzystna, iluzoryczna, nie, to teraz jej w ogóle nie ma, jakby nie ma rozmowy, więc w tym momencie to jest bezpośredni efekt i on się oczywiście też odbija na życiu codziennym, no coraz liczniejsza konfrontacja, coraz silniejsza konfrontacja z Huawei, no ma jak najbardziej wpływ na funkcjonowanie Huawei, który w Polsce był dość intensywny. No, Robert Lewandowski Huawei reklamuje, tak? Ja się zastanawiam, już tu widzę na Twitterze hasła, że przecież Griezmann tam zrezygnował z reklamowania Huawei'a, to może Lewandowski też przestanie. No, to zastanawiam się, kiedy to za chwilę pewnie te głosy się też podniosą, a to za chwilę będzie miało też bezpośredni wpływ na tych wszystkich, którzy mają sprzęt Huawei'a w Polsce, bo skoro Huawei zostanie odcięty od podzespołów i innych rzeczy, no to nagle się to zrobi droższe dla wszystkich. Więc tu mamy jakby taki bezpośredni efekt tej rywalizacji amerykańsko-chińskiej, z tym, że żeby być ścisłym, to ona nie jest w tym mijającym roku, bo ona jest starsza, więc to jest jakby proces dłuższy. Natomiast w mijającym roku, no to ewidentnie jest to, że COVID, koronawirus, pandemia, ona bynajmniej nie zmniejszyła tej rywalizacji, tylko ją wręcz zwiększyła, dlatego że do tego oczywiście doszły też wybory w Stanach, natomiast no, oba państwa są na kursie rywalizacyjnym, no i zobaczymy, jak to będzie teraz za Bidena, natomiast nie wydaje mi się, żeby Biden to zmienił. Jego polityka może być bardziej zniuansowana wobec Chin, to znaczy może z nimi współpracować na przykład w kwestiach zmian klimatu, natomiast co do podstawowej rzeczy, czyli chęci powstrzymywania Chin, to nie wydaje mi się, żeby był inny niż Trump, zmieni co najwyżej środki. No i to ma oczywiście konsekwentny wpływ na Polskę i też wpływ na Polskę ma też inny szerszy proces, który jest powiązany z tą rywalizacją amerykańsko-chińską, a mianowicie coraz ściślejsze związki między Rosją a Chinami, które no kolejny raz też pokazują jakby iluzoryczność opcji chińskiej w Polsce, no bo skoro uznajemy, że Rosja jest największym wrogiem Polski, jedynym państwem, które nam tak naprawdę zagraża, no to trudno jest w tym momencie jakby budować jakieś narracje czy opcje w oparciu o kraj, który jest w tym momencie drugim, choć nieformalnym, ale jednak największym sojusznikiem Rosji, nie? Więc w tym momencie, choć nieformalnym podkreślam, bo tam nie ma żadnych formalnych rzeczy, natomiast tak globalnie rzecz biorąc, to Rosja, Chiny się wzajemnie wspierają i z punktu widzenia chińskiego to Polska nie jest żadną opcją w porównaniu do Rosji, tak? To w ogóle to nie jest nie ta liga, nie? Więc to nam pokazuje iluzoryczność opcji chińskiej, ale na to ma wpływ nie tyle działania Polski jako takie, to w ogóle nie, w ogóle nie, natomiast na to ma ewidentnie wpływ sytuacja globalna, która po prostu pozbawia nas pewnych możliwości, no i taka jest rzeczywistość, nie? I teraz trzeba z tym jakoś funkcjonować. Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich, wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. A jakie wydarzenie w 2019 roku w Azji miało miejsce, z którym wiążesz dobre perspektywy na przyszły rok, jeśli chodzi o Polskę? Jednego wydarzenia to bym nie wymienił, natomiast powiedziałbym, że pewne procesy są. Ja bym powiedział, że tak. Podoba mi się to, że no, przynajmniej wśród elit jest takie zrozumienie, czy zanim to dojdzie na poziom szerszy, to długo potrwa, natomiast mam wrażenie, że jest pewne zrozumienie wśród elit, że Azja to nie tylko Chiny, że jakkolwiek współpraca z Chinami
która oczywiście w iluś tam sferach być musi, bo nie ma co do tego wyboru i być powinna, jakby też nie szalejmy w drugą stronę ideologicznie, tak? Natomiast no ona jest w pewnym sensie obarczona takimi, a nie innymi ryzykami, o których mówiłem tutaj wcześniej w przypadku sytuacji międzynarodowej, patrona amerykańskiego i tak dalej, więc to jest jakby wiadome. Natomiast myślę, że jest coraz większa świadomość znaczenia Indii i współpracy z Indiami, bardzo dobrze się nam rozwija współpraca z Japonią, z Koreą. No ostatnio chociażby ten... że Incheon, czyli lotnisko Incheon w Korei ma być głównym współpracownikiem CPK, tak? Czy to od nich mamy ten know-how brać i technologię. Każdy, kto był w Incheon, myślę, że zrozumie ten ruch, ja jak najbardziej go rozumiem, także to jest istotne. Z Japonią mamy rosnącą współpracę ostatnie lata, to jest wyraźna intensyfikacja relacji polsko-japońskich, także nie wymieniłbym jednego wydarzenia. O, jakbym był politrukiem politycznym, to bym powiedział w stylu wizyta premiera Morawieckiego w Tokio, o tak, ale ponieważ nie jestem politrukiem i nie mam tutaj tego, no to nie było takiej jednego wydarzenia, tak, tylko pewne procesy, które są zasadniczo korzystne. No Polska musi wchodzić do Azji, musi się w tą stronę kierować, ponieważ tam jest centrum świata na Pacyfiku, więc jak nas tam nie będzie, no to będziemy jeszcze słabsi, więc cieszy mnie to pogłębiające się zrozumienie pewnych globalnych współzależności w naszym kraju. To jest chyba i tej konieczności wychodzenia do Azji. Więc w ten sposób bym odpowiedział. No właśnie, to o tym wchodzeniu czy patrzeniu na Azję też w takiej skali globalnej świadczy chociażby decyzja Klausa Schwaba, organizatora Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, że przyszła edycja przenosi się do Singapuru. Myślę, że to jest oczywiste dla każdego, kto się zajmuje światem globalnie. Natomiast takie decyzje mają bardzo ważny element symboliczny, bo one uświadamiają szerszym grupom, że jakby realia. I pod tym względem jest to bardzo dobre. No właśnie, jakbyś się miał pokusić, co elity polskie powinny zrobić w przyszłym roku, w 2021, jeśli chodzi o Azję, to mógłbyś jakąś jedną lub kilka rekomendacji naszym władzom dać? No myślę, że tak. Po pierwsze, to kontynuować obecny kurs. Bardzo mi się podoba idea na przykład ponownego otwarcia ambasady w Ulaanbaatar w Mongolii. Jakby trend jest bardzo dobry. To zdecydowanie powinniśmy w tą stronę iść. Większa obecność dyplomatyczna, większa, jakby bardziej powiązać czy bardziej skoordynować działania ze sfery dyplomacji ekonomicznej i społecznej czy dyplomacji publicznej. Tam były pewne zamieszanie związane z reorganizacją dawnego PAIS-u, więc liczę na to, że ta reorganizacja już wreszcie i następne instytucje już dobiegnie końca i zacznie to działać prężnie, więc w tym duchu. Tam są pewne braki kadrowe w niektórych krajach, więc liczyłbym na to, że to się też zmieni. No, z rekomendacjami może tak, no jakby ja mam pewien problem z rekomendacjami, bo ja nie umiem tak ezopowo mówić, a to z rekomendacjami najlepsze rekomendacje się mówi niepublicznie, więc tak, natomiast no, zasadniczo ja jestem za tym, żeby nasz właściwy kurs podtrzymać i kontynuować, czyli że właśnie rozwijać relacje z Koreą Południową, z Japonią, z Singapurem, z Indiami, z Malezją, więc żeby w tym duchu iść, jednocześnie no, żeby dalej schodzić jakoś z pola. Myślę, że na razie się nam to w jakimś stopniu udaje,
schodzić z pola konfrontacji z Chinami, czyli myślę, że nasza dyplomacja, ona jest trochę do rogu wbita przez tę rywalizację amerykańsko-chińską, ale na razie sobie w tej trudnej sytuacji mimo wszystko radzi, dlatego że, no, że nasze relacje z Chinami jakoś się dramatycznie nie pogorszyły, więc no, jakby to chyba też byłoby istotne, żeby starać się utrzymać ten obecną, jakby nie mając nadziei na nic więcej, bo nie ma żadnych szans na to, no ale jednak dobrze mieć przynajmniej znośne relacje z drugim najważniejszym państwem świata, zważywszy na to, że no my tych relacji z tymi różnymi mocarstwami to nie mamy jakoś nadzwyczaj dobrych, więc nie licząc Stanów, tak? Więc żeby też chociaż z tym drugim nie było tak źle, więc to chyba byłaby ta rekomendacja, żeby tak, więc zasadniczo jestem za utrzymaniem obecnego kursu z pogłębieniem świadomości i zainteresowania kwestii azjatyckich, które ta świadomość jest obecna wśród elit, żeby była jasność, no na pewno MSZ-owskich i analitycznych, około MSZ-owskich typu OSW czy PISM, natomiast no żeby na ile to się przekłada później na działania, to już jest inna sprawa, to nie tyle ze złej woli, co po prostu z tego, jak nasze państwo funkcjonuje, a przecież wiemy, że one funkcjonuje tak se, nie? Czasami lepiej, czasami gorzej, natomiast no bardzo często po prostu rzeczywistość jakby weryfikuje wiele planów i się kończy, jak się kończy. No generalnie nasza polityka co do kierunku jest w Azji jest słuszna, natomiast trzeba by ją trochę zdynamizować. No i myślę, że w tym kierunku bym szedł z rekomendacjami tymi publicznymi. Dobrze, i tego wszystkiego życzymy naszym elitom. Dzisiaj Państwa i moim gościem był Michał Lubina, ekspert do spraw międzynarodowych. Dziękuję Michale za to podsumowanie roku. Dziękuję 2020. Serdecznie. I do usłyszenia w przyszłym roku. Dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutspraw obywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!